Cześć kochani, witajcie. Witam was w końcówce 2022 roku, którym to postanowiłem, chyba po raz pierwszy w historii tego kanału, wrzucić listę 5 najlepszych, moim zdaniem, smartfonów minionego sezonu. Oczywiście jest to mój bardzo osobisty i szczery wybór. Kategorie również wymyśliłem sam, żeby nie były takie jak u wszystkich. No i zaczynamy. Top 5 2022 roku. Kategoria pierwsza, kompaktowy smartfon roku. Tutaj kandydat był jeden, co jest wyjątkowo zabawne, a mnie szczerze mówiąc trochę smuci. Zwycięzca jest jeden, Asus Zenfone 9. Malutkie ciałko, ale wcale nie malutkie możliwości. Bardzo sympatyczny telefon dla kogoś, kto posiada drobne dłonie. Asus kolejny raz już pokazał, że mały telefon nie musi być kiepskim telefonem. Gdyby jeszcze tylko był trochę tańszym, to myślę, że nikt by się nie obraził. A dlaczego tutaj nie wspomniałem o telefonach w formie klapki? Moi drodzy, bo klapki są kompaktowe tylko wtedy, jak są złożone, przez co mało użyteczne. Jak je rozłożymy, to są takie jak każdy inny smartfon. A Zenek zawsze jest mały. Kolejna kategoria to najbardziej nietypowy smartfon roku i tu również był jeden za to mocny kandydat. Smartfon nietypowy już od samego początku. Ma nietypowe opakowanie, nietypowy wygląd. No po prostu jest nietypowy. Nothing Phone 1. Pierwszy, jak dotąd jedyny smartfon tej marki. Bardzo ciekawa, a jednocześnie bardzo sensowna konstrukcja. Ten smartfon nie jest hiper w żadnym momencie, ale w każdym momencie jest po prostu dobrym, fajnym urządzeniem. Tu nie ma miejsca na kompromisy. Nie ma oczywiście jakichś mega wodotrysków, ale nie ma też wyraźnie słabych stron. A do tego, no, sami widzicie, wygląda naprawdę na bajerze, szczególnie jak zaczyna świecić tymi diodkami ukrytymi pod szklanymi pleckami. No powiem szczerze, zrobił robotę, bardzo mnie zainteresował, a użytkowałem go, nie kryjąc, z całkiem dużą przyjemnością. Kolejne smartfony, które zrobiły na mnie w minionym roku wrażenie, no to cóż, kategoria fotografia. Tu król jest co prawda tylko jeden, ale pozostali konkurenci, których wymienię, wcale wiele mu nie ustępują. Królem jest oczywiście Samsung Galaxy S22 Ultra, który poza tym, że ogólnie robi bardzo fajne zdjęcia, ma też mega zoom cyfrowy. Oczywiście jest to nadal zoom cyfrowy i oczywiście to zobaczycie. Niemniej robi wrażenie, na mnie zrobiło. Naprawdę, szczególnie jak sobie strzeliłem fotkę krzyża na Giewoncie, będąc na Gubałówce. Powiem wam szczerze, no, rozwaliło to system. Szczegóły możecie sobie zobaczyć w recenzji, którą tu linkuję, podobnie jak pozostałe recenzje. Wspomniałem o jeszcze dwóch, chociaż tak naprawdę mamy tu trzech konkurentów. Pierwszym, powiedzmy, wiceliderem kategorii fotografia jest Vivo X80 Pro. To również jest bardzo udany smartfon, który robi świetne zdjęcia. A kolejni wiceliderzy to iPhony. iPhone 14 Pro i 14 Pro Max to są również telefony, które zaoferują wam naprawdę świetne możliwości fotograficzne i jeszcze lepsze możliwości filmowe. Zatem gdybyście zapytali mnie o dobry smartfon do zdjęć, no to któryś z tych trzech? Pora na trochę bardziej przyziemną kategorię. Mój wybór w kategorii smartfona o korzystnej cenie. Może nie najtańszy, ale oferujący wiele za niewiele. To moim zdaniem jest Redmi Note 11. Nie jest to oczywiście smartfon bez niedociągnięć, ale z drugiej strony ma sporo dociągnięć, szczególnie kiedy porównamy je z jego ceną. Smartfon nie kosztuje majątku, a ma fajny ekran, przyzwoity akumulator, całkiem dobrą wydajność, ma głośniki solidne, naprawdę solidne, ma potrójny slot na karty, mnóstwo innych jeszcze takich drobnych zalet, o pilota, nadajnik podczerwieni również w nim zamontowano. Robi w miarę przyzwoite zdjęcia, chociaż głównie w dzień, niemniej jak za cenę, którą należy za niego zapłacić, jest to według mnie całkiem dobry, by nie powiedzieć wręcz optymalny wybór. Nie wyróżniam żadnego budżetowego smartfonu, bo uważam, że nie wolno tu niczego wyróżniać, one są po prostu kiepskie i w miarę możliwości powinniście ich unikać. A jeżeli już nie możecie sobie pozwolić na nic droższego, to zwróćcie uwagę na chociażby zestaw minimum, który powinien mieć tani smartfon. Opowiadamy o tym również w jednym z naszych filmów. A teraz przejdźmy do ostatniej z kategorii, czyli po prostu mojego smartfona roku. I tu pewnie już się domyślacie, który smartfon wygrał.
Oczywiście Galaxy Z Fold, tym razem w czwartym wydaniu. To smartfon, którego ja wybrałem do pracy, ponieważ idealnie spełnia moje oczekiwania. A że to jest moja osobista lista, to jest mój osobisty smartfon roku. Gdyby jeszcze to bydle było trochę tańsze. No. Ale to jeszcze nie koniec, bo postanowiłem trochę się wygupić i wyróżnić jeszcze jeden smartfon. Smartfon, który najbardziej mnie w tym roku zaskoczył, czyli smartfon, który wyjmowałem z pudełka z pewnym takim znudzeniem, a po chwili stwierdziłem, o, wow. No i tym smartfonem, moi drodzy, jest ten. Wiecie, co to jest? Pewnie wielu z Was nie wie, bo to jest Infinix Zero Ultra. Infinix, marka bardzo egzotyczna, a telefon, kurczę, no w sumie fajny. Smartfon ten dotarł do mnie dosłownie w ostatnich chwilach tego roku i poza tym, co zobaczyłem na pierwszy rzut oka, czyli że ładnie wygląda i ma całkiem fajny wyświetlacz, to zwalił mnie z nóg swym ładowanie. Ładuje się on, moi drodzy, z mocą aż 180 W, ładuje się w granicach 10 minut, a co najważniejsze, wcale się przy tym przesadnie nie nagrzewa. Także takie małe zaskoczenie w ostatnich sekundach tego roku rzutem na taśmę. I to już wszystkie smartfony, które chciałem w tym roku wyróżnić. Oczywiście podkreślam jeszcze raz, to mój wybór. Chętnie poznam Was. Piszcie w komentarzach, czy zgadzacie się z moimi ocenami, czy też nie. Piszcie, jakie są Wasze typy smartfonów tego roku, co Was najbardziej zaskoczyło. Może napiszcie też, jakie smartfony Was rozczarowały. Zachęcam wszystkich gorąco do dyskusji, dziękując Wam za to, że kolejny rok już byliście z nami i zapraszając Was gorąco, abyście pozostali w przyszłym roku również z nami i oglądali nasze filmy. Bardzo Wam za to dziękuję, bardzo dziękujemy za całe wsparcie, które od Was otrzymujemy, za komentarze, zarówno te krytyczne, jak i te pochwalne. A mi nie pozostaje już nic więcej, jak tylko życzyć Wam pomyślności w nowym 2023 roku, dużo szczęścia i samych świetnych smartfonów. Do zobaczenia, cześć!